Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj porozmawiamy o jubileuszu Politechniki Koszalińskiej, która ma już 50 lat, a moim gościem jest profesor Tomasz Królikowski, prorektor do spraw studenckich. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No właśnie, wczoraj piękna gala Filharmonii Koszalińskiej. Goście przybyli z całej Polski, oczywiście najstarsi absolwenci, profesorowie z Politechniki Koszalińskiej. No i to już 50 lat. Jak wyglądała ta ewolucja od tych kilku budynków na Racławickiej, aż do dzisiejszego stanu? No, pierwszy kampus to była ulica Racławicka. Tam się wszystko zaczęło w 1968 roku. Pierwszy rektor, pan docent Smoleński. No i był chyba najdłużej urzędującym rektorem, bo aż 10 lat pracował na tym stanowisku. I no, po nim był znany bardzo dobrze wszystkim tu w Koszalinie pan profesor Filipkowski, który między innymi zaprojektował dach amfiteatru w Koszalinie. Wczoraj też zresztą odznaczony. Też odznaczony medalem Politechniki Koszalińskiej. No i tu trzeba powiedzieć, że przez te 50 lat wypuściliśmy ponad 50 tysięcy absolwentów. To też jest dużo. No gdyby nie studenci, to by tej uczelni nie było i ona by tu nie powstała. To była potrzeba rynku, potrzeba rozwijania regionu, wtedy województwa koszalińskiego. Myślę, że do tego województwa wrócimy niedługo i dalej będziemy go rozwijać. To studenci i pracownicy Politechniki Koszalińskiej tworzyli tą uczelnię. Przez te 50 lat 50 tysięcy absolwentów. Dziś mamy około 5 tysięcy studentów. To oni tworzą tą żywą strukturę, tkankę naszej uczelni. I studenci, i pracownicy, nie tylko naukowi, bo przecież gdyby nie kadra administracyjna, która prowadzi dziekanaty, pomaga studentom, to by też to nie istniało. To 50 lat tej uczelni to jest naprawdę historia pracy, ciężkiej pracy pracowników administracyjnych, naukowych, naukowo-dydaktycznych i studentów, którzy są świetnie zorganizowani, bardzo dobrze działają w organizacjach studenckich. No przecież Parlament Studentów, zna pan panią przewodniczącą Katarzynę Kośkę, kobieta, która załatwi wszystko, wszędzie pójdzie, wyprosi i do prezydenta, i do rektora świetne juwenalia w tym roku na 50-lecia, bezpieczne, organizowane na boisku gwardii. Myślę, że warto chwalić nie tylko uczelnię jako całość, ale także pracowników, którzy ciężko na te 50 lat pracowali i myślę, że studenci zasługują tu na szczególną uwagę, bo są najlepsi. To prawda, studenci zasługują na uwagę, bo przecież uczelnia jest dla studentów, ale ze względów też demograficznych takim szczytem na Politechnice Koszalińskiej był początek obecnego wieku, kiedy no ponad 15 tysięcy osób studiowało na Politechnice. Obecnie jest to mniej, ale też studenci są widoczni w mieście, są aktywni. Też, prawda, widać ich tutaj, to życie studenckie. Tak, na 50-lecie mieliśmy parę imprez. No, pierwsza impreza to była inauguracja w październiku, 50. inauguracja roku akademickiego Politechniki Koszalińskiej. Później mieliśmy wspaniałe wydarzenie, gdzie otrzymaliśmy, jako prorektor otrzymałem nagrodę Pro Studencki Autorytet w Warszawie z rąk Parlamentu Studentów. Tutaj zresztą za nami stoi. Z rąk Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Odbierała przewodnicząca Katarzyna Kośka. Następnie mieliśmy szereg imprez, konferencji, juwenalia. Niedawno, bo 6 czerwca był pokaz mody Nord Fashion organizacji studenckiej, bardzo dobrze zorganizowane, także myślę, że też szacunek dla studentów, że potrafią tak dobrze to robić. Otrzymaliśmy 3 czerwca od Polskiego Związku Piłki Ręcznej medal. Myślę, że bardzo duże osiągnięcie, nie moje, tylko przez 50 lat organizacyjnie wspieraliśmy piłkę ręczną, damską piłkę ręczną i za to otrzymaliśmy medal na 50-lecie Politechniki Koszalińskiej i 50-lecie Klubu Uczelnianego AZS, bo też w tym roku świętujemy 50-tkę, ale dopiero we wrześniu. Także to takie miłe akcenty, które no, mówią o tym, że no, nasza uczelnia Politechnika Koszalińska w tym regionie jest mocno zakorzeniona i rozwija nie tylko kadrę elity, inżynierów, humanistów, ekonomistów, ale także młodzież od przedszkola do
ekstra klasy w piłce ręcznej kobiet. Wczoraj były te główne uroczystości związane z jubileuszem Politechniki. Odbyły się one w Filharmonii Koszalińskiej. Zjechali rektorzy z całej Polski, ale to nie koniec tych obchodów. Już w następnym tygodniu będą kolejne także imprezy sportowe związane z jubileuszem Politechniki, biegi i tak dalej. Tak, będzie bieg Politechniki Koszalińskiej, no i oczywiście bal absolwentów, piknik, który jest w sobotę. Serdecznie wszystkich zapraszamy, bo jest on otwarty. Będzie on przy ulicy Śniadeckich. Będzie to spotkanie absolwentów, mieszkańców miasta i pracowników Politechniki Koszalińskiej i studentów w otwartym, pięknym pikniku w kampusie przy Śniadeckich. Myślę, że warto przyjść, zobaczyć, porozmawiać. Może spotka się kolegę sprzed 50 lat. Na przykład. A jeżeli chodzi o przyszłość Politechniki, jaką pan widzi tą przyszłość? W którym kierunku będzie Politechnika się rozwijała? Czy może jakieś dyscypliny będą się mocniej rozwijały? Może trzeba będzie jakieś wydziały zamknąć, może jakieś otworzyć? Jak to pan widzi w najbliższych latach? Ja widzę tylko optymistycznie wizję Politechniki Koszalińskiej. Raczej będzie nam przybywać wydziałów, niż mielibyśmy zamykać. Myślę, że potencjał społeczeństwa, które u nas jest, nie tylko sam społeczny, ale i branży, i firm, które się tu pojawiają w strefie ekonomicznej, w okolicznych miejscowościach, nie tylko w Koszalinie, ale Kołobrzeg, Karlino, Białogard, tego jest bardzo dużo. Nasycenie rynku inżynierów jest jeszcze nie za duże. Potrzeba tu w regionie około, myślę, paru tysięcy dobrze wykwalifikowanych na dzień dzisiejszy inżynierów, ekonomistów, którzy muszą zasilać tą kadrę inżynierską i myślę, że jest przed nami dobra przyszłość. Ustawa 2.0 troszeczkę nam pozwoli zmienić struktury, ale w dobrym kierunku. Myślę, że przyszłość to też powołanie województwa środkowo-pomorskiego, bo wtedy będziemy tą najsilniejszą uczelnią w regionie. Teraz konkurujemy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, co nie jest łatwe, bo to jest duża uczelnia połączona z Akademią Rolniczą, no ale dajemy sobie radę. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. Studentów mamy na dzisiaj około 5 tysięcy. W apogeum było 18 tysięcy. Widzimy, że jest mniejsza ta ilość, ale jakość kształcenia dzięki temu jest na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy kameralną. I tak bezpośrednio. Face to face rozmawiamy ze studentami. Student zawsze może znaleźć profesora, przyjść i porozmawiać. Nie tak jak w dużych molochach, że no jest 1000 studentów na pierwszym roku. No i jak się tu odnaleźć w takiej grupie? U nas jest dużo przyjemniej studiować i jakość kształcenia jest na pewno lepsza. A jak wygląda współpraca uczelni z biznesem? Czy tutaj jeszcze jest dużo do zrobienia, żeby jeszcze zacieśnić tą współpracę? Mamy wiele umów podpisanych z różnymi branżami. Wydziały indywidualnie mają swoje umowy o współpracy, gdzie kierują studentów na praktyki, staże. Myślę, że ta współpraca jest na bardzo dobrym poziomie. Cały czas ją rozwijamy. Realizujemy sporo projektów dla firm, to są tak zwane bony na innowacje z tych mniejszych finansowanych z budżetu województwa, czy większe z NCBR-u, także duże projekty badawcze, kilkumilionowe, czy kilkuset tysięcy złotych projekty, to bony na innowacje mniejsze, większe i badawcze dla firm, nie tylko z regionu koszalińskiego, ale także z regionu poza województwem zachodniopomorskim, to jest i województwo lubuskie czy wielkopolskie. Także jesteśmy aktywni badawczo, myślę, że na arenie nie tylko krajowej, ale międzynarodowej. I dalej myślę, że poszerzamy tą naszą ofertę badawczą. Cały czas staramy się, żeby te dziedziny naukowe, które u nas mają prawa habilitacji, były jak najlepiej rozwijane i otrzymywały jak najlepsze granty. No dobrze, to życzę w takim razie naszej jubilatce poczciwej kolejnych wielu, wielu dziesiątek lat wspaniałego kształcenia i sukcesów naukowych. Dziękuję bardzo Państwu. Ja przypominam, że nasza Politechnika Koszalińska, największa lokalna uczelnia, właśnie obchodzi swoją 50. rocznicę, a moim gościem był dzisiaj profesor Tomasz Królikowski, prorektor do spraw studenckich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Viva Akademia, viva profesores. Do widzenia Państwu.